Rok 2010 był chyba jednym z najbardziej zapamiętałych przeze mnie. Nie tylko ze względu na katastrofę smoleńską i to, co po niej nastąpiło, ale przede wszystkim dlatego, że w przeciągu 2 miesięcy heavy metalowy światek stracił aż 2 gigantów. W kwietniu pożegnaliśmy Petera Steela, a w maju Roniego Jamesa Dio. Ich śmierć była dla nas szczególnie bolesna, gdyż po pierwsze były to ważne filary w historii ciężkiego grania, a po drugie oznaczała koniec pewnej epoki. Skończył się czas, w którym moglibyśmy oczekiwać kolejnych wydawnictw Typo Negative, Dio czy Heaven and Hell. A ponieważ minęło już 5 długich lat od tego smutnego okresu, to zacząłem się zastanawiać, jak odpowiednio uczcić pamięć o tych dwóch osobistościach. Przecież ich muzyka miała wpływ nie tylko na nas, ale także na historię muzyki w ogóle. Mógłbym oczywiście zrecenzować którąś z ich płyt, ale osobiście uważam, że to zdecydowanie za mało, bo nie odda w pełni tego, co czuję ich względem, a wierzcie mi, że były to dla mnie bardzo ważne postaci i po prostu czuję, że jestem im coś winny. Dlatego powiedziałem sobie, hej, czemu nie poświęcić całych 2 miesięcy tylko im? I właśnie teraz wprowadzam ten plan w życie. Przez cały kwiecień przyjrzymy się wszystkim płytom Typo Negative, a w maju większości wydawnictw Roniego Jamesa Dio. Oba te miesiące będą różnić się formą, ale do tego jeszcze dojdziemy. I tak zdaję sobie sprawę z tego, że jest to zżyna retrospektyw Ikaboda, maratonu z Sonikiem Mrówy czy Disney Sember Doga Walkera. Ale jak niegdyś mówił ten ostatni, myślę, że to fajny pomysł i chcę go zrobić z czymś, co sam lubię. Chciałem również zaznaczyć, że poświęcę ten miesiąc tylko Typom, dlatego nie oczekujcie, że powiem coś o Carnivore czy innych projektach muzyków. A więc nie traćmy już więcej czasu i zaczynajmy w końcu. Oficjalnie otwieramy miesiąc z Typo Negative. Gdybym się zapytał, z czym wam się kojarzy muzyka Typo Negative, to zapewne większość z was odpowiedziałaby, że z ciężarem, głębokim głosem Steela, gotyckim klimatem i kilkoma szybszymi zagrywkami. A co będzie, jeśli powiem, że początkowo było na odwrót, że muzyka Typo była głównie szybka i brutalna i tylko miejscowo ciężka i gotycka? Taki właśnie był debiut, Slow, Deep and Hard. I jak na ironię, mało w nim 2 pierwszych członów, za to dużo ostatniego. Przyznam szczerze, że ten album przesłuchałem jako ostatni i naprawdę mnie zaskoczył. Zupełnie nie byłem gotów na to, co dostałem, a tu z miejsca zwalił mnie numer Unsuccessfully Coping with the Natural Beauty of Infidiety, tak się nazywa, który kompletnie mi się nie kojarzył z tym, co słyszałem do tej pory. Tempo w tym utworze pędzi na łeb na szyję, potem zwalnia tylko po to, by jeszcze raz przyspieszyć. Po prostu czyste wariactwo. Początkowo nie byłem nawet pewny, czy słucham płyty Typo Negative. Bardziej mi to brzmiało jak te wszystkie nowojorskie zespoły punkowo-hardkorowe z lat 80. I tak, ma to sens, wszak zespół pochodzi z Nowego Jorku. Ale kurde be, to był dopiero ostry wycisk. Ponownie jednak jest tu typowe dla tego zespołu dumowe zwolnienie i ciężki klimat, ale nie to wydaje się być clue tej piosenki. Kurna, całego albumu. On sam jest zbudowany właśnie wedle tego schematu. Najpierw szybko, potem wolno i klimatycznie i kończymy jak zaczęliśmy. Nawet Steel używa swojego głębokiego głosu oszczędniej niż na późniejszych dokonaniach. Ale za to częściej się tu drze. Jest tu tylko jeden eksperymentalny kawałek o nazwie Glass Walls of Limbo, który jest bardziej doniosły, ale i on przypada pod natłokiem szybkich, hardkorowych petard. No dobra, to już wiemy mniej więcej, na czym stoimy. Debiut, który nie ma nic wspólnego z późniejszymi dokonaniami.
ale jak się tego słucha? Zaskakująco dobrze. Wszystkie te kawałki, mimo iż z założenia proste i nieskomplikowane, są zbudowane całkiem zgrabnie. Bardzo szybko można rozszyfrować schemat, o którym mówiłem, i gdy to się stanie, to słucha się ich miło. O dziwo, ten bardziej wkurwiony wokal Steela naprawdę zdaje się tu działać, bo i na późniejszych płytach słychać go gdzieniegdzie. Kompozycje wydają się być spójne i przemyślane, co więcej, nie nużą mimo swojej długości. Najkrótszy kawałek trwa 7 minut z groszami, a najdłuższy 12. A brzmienie, choć surowe, wydaje się być odpowiednio dopracowane. I tak, fanom, którzy znają już Type O Negative, na pewno się spodoba. To komu się może nie spodobać? To ludziom, którzy tylko słyszeli o zespole, ale nie mieli okazji doświadczyć ich muzyki. Bo jeśli ktoś słyszy, że Type O Negative to jeden z najlepszych gotycko-metalowych zespołów świata, a na dzień dobry dostaje muzykę razem z The Exploited, to tak, może pomyśleć, że polecający ten band są jacyś nie teges. I w zasadzie to jedyna grupa, której odradzałbym Slow, Deep and Hard. To również przez fakt, że ten materiał miał się ukazać pierwotnie pod szyldem poprzedniego zespołu Petera, Carnivore, który lubował się właśnie w tego typu muzyce, ale przez liczne problemy musiał rozwiązać ją. Tak poza tym nie mam większych problemów ze Slow, Deep and Hard. Jak już wspomniałem, słucha się go miło, utwory są bardzo fajne i mądrze zagrane, a znane ironia i humor Type'ów już tutaj zaczęły błyszczeć na złoto i tak, polecam zapoznać się z nim wszystkim, którzy lubią tę grupę, ale jeszcze z jakiegoś powodu go nie usłyszeli. Choć na tego prawdziwego Type O Negative przyjdzie nam poczekać do następnej płyty.